Marcinowi. Marcinie, czas trwania mediacji, rozmowy indywidualne i kontakt telefoniczny. Jeżeli miałbym szkoleniowo odpowiedzieć, to 3 godziny, 15 minut. Nie idź dalej. Jeśli chodzi o czas trwania mediacji, to w takim razie w Hani na pewno się zrodzi pytanie, jak to zrobić, żeby to tyle trwało. To dobrze, to na razie odejdźmy to. Kontakt telefoniczny, możesz o tym opowiedzieć coś? To ja jeszcze tylko zanim Marcin zacznie, przypomnę mu, Marcin, tylko szkoleniowo. Wiem, pamiętam. Znaczy specjalnie tak trochę też prowokacyjnie, bo szkoleniowo, jeżeli mamy się nauczyć mediacji klasycznej, to musimy wiedzieć, że ta mediacja musi trochę potrwać. Ale te musi trochę potrwać, to wcale nie oznacza, że ma trwać 10, 15, 20 spotkań. To nie o to kompletnie chodzi. 3-15, można było powiedzieć, że całość mediacji, jeżeli zrobimy całą procedurę od początku do końca, to mniej więcej w tym czasie się wyrobimy. I teraz, jeśli miało być drugie i trzecie spotkanie, to ono może dotyczyć tylko i wyłącznie negocjacji, czyli już tego momentu, gdzie całą procedurę żeśmy zrobili, ja mam sytuację patową po to, żeby pewne szczegóły doprecyzować. Rozmowy indywidualne mamy przewidziane w samej procedurze i one nie występują na samym początku mediacji, to znaczy nie spotykamy się z ludźmi i z nimi nie spiskujemy. Bo ja celowo używam tego sformułowania spiskujemy, bo to dla drugiej strony może oznaczać pewien spisek, że ktoś próbuje przeciągnąć mnie na swoją stronę. Czasami się zdarza przy rozmowach telefonicznych, gdzie moim celem jest tylko i wyłącznie przekazanie suchej informacji na temat mediacji i umówienie spotkania, to że ktoś zaczyna coś do mnie mówić. Ktoś zaczyna do mnie mówić na temat samego spotkania. Ja naprawdę jestem oschły, jak się tylko da, ponieważ to wszystko ma się odbyć na samym spotkaniu. Ja nie chcę gdyby wchodzić w same szczegóły i rozmawiać z ludźmi na temat problemów przed zobaczeniem ich w gabinecie. I trzymając się tej procedury, mamy na początku spotkanie razem, więc musimy się dowiedzieć, o co chodzi, czego dotyczy konflikt. Rozmowy na osobności dotyczą poszukiwania rozwiązań, to znaczy będziemy się skupiać na rozwiązaniach na przyszłość, a nie na przeszłości, nie na właśnie takim gadaniu o tym, co się wydarzyło, czemu jestem fantastyczny, mówię to w cudzysłowie. No i te drugie i trzecie spotkanie rzeczywiście może być przedłużeniem negocjacji, bo czasami ludzie dogadali się, ale chcą się zastanowić, czy nie chcą od razu na przykład podpisywać ugody, chcą skonsultować się może z najbliższym prawnikiem, mają do tego prawo. I wtedy jest uzasadnienie dla drugiego, ewentualnie trzeciego spotkania, jeżeli to się przeciągnie. Innego powodu ja naprawdę nie widzę, żeby przeciągać mediację, jakby nie skończono się, jeżeli chodzi o spotkania, albo się z nimi spotykać później oddzielnie, albo siedzieć na telefonie i z nimi rozmawiać na temat tego, co było podczas spotkania mediacyjnego. Ten kontakt poza mediacją tą proceduralną na spotkaniu powinien być minimalny i on dotyczyć tylko i wyłącznie ewentualnie umawiania drugiego spotkania, ale wspólnego. Więcej nic nie mogę chyba na ten temat powiedzieć. Tu trzeba być niestety mocno ortodoksyjnym i nie pozwalać sobie na jakieś łamanie tutaj tej zasady, prawda, no bezstronności poprzez te rozmawianie z ludźmi no poza mediacją. Ja tego na pewno nie robię. Haniu, jest takie narzędzie, które nazywa się zegar. I te trzy rzeczy, które wymieniłaś, mają swoją kolejność. Nie wolno ich zmieniać. Jeśli zmienisz, to ci się rozwali wszystko. Zadałaś pytanie o tym, jak kontaktować się telefonicznie. Marcin dał taki wyraźny sygnał. Ja ostatnio mam właśnie takie przykłady spraw, w których mediatorzy sami sobie nastrzelali po prostu gola, ile wylezie i nakomplikowali sobie życie, ludziom życie, wszystkim życie. Pierwsza rzecz to w związku z tymi kontaktami bardzo mnie rozbawiła historia mecenas wskutek jej działania. Napisała takiego maila z oburzeniem, napisała tak: ja nigdy w życiu nie widziałam, to jest oburzające, żeby mediację prowadzić przez telefon. Miałem ochotę napisać pani mecenas, bo ona jeszcze tam wcześniej wskazywała, jaka jest nowoczesna, to chciałem jej napisać, że wcale się nie dziwię, że jeszcze nie miała okazji spotkać się z mediacją prowadzoną przez telefon. I oczywiście, że to szanuję. Otóż telefon jest bardzo ważnym od wielu lat narzędziem kontaktu i od zawsze chyba w ogóle był, tylko być może nawet tego nie docenialiśmy, bo nawet nasi rodzice mieli takie stare pudełka, prawda, centralki, które wciskały się kabelki i zawsze się łączyło przez sekretarkę z dyrektora. Więc w dzisiejszych czasach tym bardziej nie ma żadnej trudności, aby poprzez kontakt telefoniczny, mailowy czy poprzez właśnie poprzez komunikatory prowadzić mediację i o tym Marcin mógłby jeszcze powiedzieć, jeśli będzie chciał.
czas trwania mediacji. Marcin to powiedział i tak to z biologii wynika faktycznie, ale najważniejsze z tej wypowiedzi jest to, jest pewien obraz mediacji, w której całą lwią część zadania, które mediator rozumie, wykonuje podczas tego właściwego spotkania, tego najważniejszego. Jak sobie przypomnisz, Haniu, różne konflikty, które w życiu ci się zdarzały, jak sobie przypomnisz, jak one były rozwiązywane, to prawdopodobnie było to tak, przypomnij sobie, że trwał jakiś impas, odbywały się jakieś różne przykre rzeczy, ktoś na kogoś napierniczał albo milczeli, nagle cyk, spotkali się, siedzieli, długo gadali i się rozeszli. Jeszcze nie było wiadomo, co z tego wyniknie. Ale gdy spotkali się po raz drugi, to nie powtarzali całej tej rozmowy, tylko to, co już wynikało z tej pierwszej rozmowy, zdyskontowali, zrobili, wyciągnęli z tego jakieś wnioski. Taki jest obraz mediacji, że to jest pewna, no tak jak przygotowywanie obiadu, prawda? Przygotowuje się obiad na raz, obiad jest gotowy, a potem się go zjada. Nie ma innej logiki. I jeżeli będziemy myśleli o tym, że to będą wielokrotne spotkania, jak Marcin właśnie mówi, no to to jest obraz, że raczej to idzie w kierunku jakiejś albo terapii, albo niezrozumiałego zupełnie procesu bezradności. I trzecia rzecz, którą Marcin też bardzo ładnie powiedział, rozmowy indywidualne, no trzeba zważyć, że one mają swój konkretny cel. I te spontaniczne wyobrażenia, że robi się spotkania indywidualne poprzedzające mediację, wynikają ze strachu, że ludzie po prostu nie wiedząc, jak pracują, robią te spotkania indywidualne, a Marcin to bardzo ładnie i trafnie nazwał, że on się tu nie będzie z nikim układał, nie będzie tu żadnych zmów prowadził przed samą mediacją, bo to jest oczywiście bardzo szybko demaskowane. No i troszkę właśnie wtedy też jest tak, że jeżeli, nie wiem, czy na przykład u ciebie mówiono o kwestii ustępstw, czy pani sędzia mówiła wam, Haniu, na szkoleniu o ustępstwach? Tak. No właśnie. Bo widzisz, nieszczęście na styku mediacji i prawa jest takie, że w prawie ugoda, o której rozmawialiśmy przed chwilą, definiowana jest jako zestaw wzajemnych ustępstw. Podobnie polega na tym, że to nie jest prawda. Jeżeli powiesz człowiekowi, z czego mógłby ustąpić, to normalny człowiek powie ci z niczego. Jeżeli zapytasz człowieka, czego by chciał, to on ci powie, czego by chciał. I na tym polega cała ta wielka, ogromna, ogromny walor samych mediacji. Dlatego twierdzę, że prawnicy musieliby mocno zrozumieć ten warsztat, żeby móc mediatorów uczyć, bo inaczej to jest jak kapisza. Uczenie mediatorów ustępstw. Opowiada o tym, że troszczy się o dziecko, że potrzebuje pieniędzy na jego utrzymanie, że kontakty zasadzają jakieś trudności, a mediator pyta pani, z czego pani może ustąpić. No to jest od razu impas. Takich rzeczy nie wolno robić. Koniec kropka.